Cześć, witam Was na kanale Autonomis. Ja mam na imię Arek. Dzisiaj mam dla Was coś zupełnie innego. Nie będę się zajmował diagnostyką ani niczym związanym z konkretnymi jakimiś systemami sterującymi w samochodzie. Natomiast chciałem Wam pokazać sposób na usunięcie kleju z uszczelki samochodowej. Kleju, który jest razem z taśmą dwustronną przy uszczelce, która jest wzdłuż rantu drzwi. W nowych samochodach jest często właśnie przyklejana na taśmę dwustronną, czy EMA bądź inną, ale jest to mocna taśma. Mam tutaj za sobą uszczelkę z jakiegoś tam samochodu. Z drzwi jest ściągnięta, jest opisana lewe przednie drzwi, a klasa W169. I przy tej właśnie uszczelce jest tutaj nasza taśma dwustronna. Ona jest tutaj w tym miejscu. I po odklejeniu jej z elementu karoseryjnego zostaje nam ta taśma na tej uszczelce. I żeby ją z powrotem później, nie wiem, po lakierowaniu, czy ewentualnie, gdy jest uszczelka uszkodzona i chcemy założyć drugą używaną, no tą starą taśmę trzeba po prostu z niej usunąć. Ja już nie jeden raz miałem z tym styczność i powiem szczerze, przy pierwszych samochodach naprawdę cierpliwość odchodzi i próbowałem znaleźć sposób, jak sobie z tym poradzić. I w pewnym momencie akurat jakimś przypadkiem udało mi się znaleźć sposób na to, żeby bezboleśnie, bez żadnego skrobania palcami, jakimiś innymi przyrządami tą taśmę dwustronną usunąć z tej uszczelki. Także teraz Wam pokażę, jak to zrobić szybko, sprawnie i bezboleśnie. Więc tak, do usunięcia tej taśmy dwustronnej używam takiego przyrządu, którym jest lutownica gazowa. I taka lutownica, nie jest to żadna reklama produktu, dlatego jakieś tam marki są zaklejone, żebyście nie myśleli, że po prostu jest to jakaś reklama produktu. Więc ta lutownica no, w jakimś tam stopniu jest na wiele możliwości można ją używać do lutowania w momencie, gdy tam nie mamy jakiegoś dostępu do prądu, do normalnej lutownicy. Jest gazowa, uzupełnia się tutaj gaz z tyłu. Jest kawałek, może nie kawałek, zaraz Wam pokażę. Tutaj z tyłu mamy miejsce do załadowania naszego gazu do lutownicy i później jak jest napełniona, możemy bezpośrednio z niej korzystać i lutować. Są różne końcówki do niej i tu akurat w tym momencie mam założoną końcówkę do lutowania, ale w przypadku usunięcia tej taśmy dwustronnej będę korzystał, zobaczcie, tu jest końcówka do lutowania, a ja będę korzystał z takiej końcówki, która wygląda jak taki kawałek, nie wiem, płaskowniczka, tylko trochę ścięty w taki trójkąt. I ten nasz kawałeczek sobie tutaj zakręcę, tą końcówkę. Dobra, i to jest właśnie element, którym ten cały patent będzie się odbywał. Dobra, przełączę widok, żebyście widzieli dokładnie. I teraz tak, przygotowałem tutaj termometr cyfrowy, żeby Wam pokazać, jaka mniej więcej jest temperatura na tym elemencie, który się nagrzewa, ponieważ tą uszczelkę, może nie tak, nie uszczelkę, a tą taśmę, w momencie, gdy podgrzeję sobie tą końcówkę, ona do takiej temperatury się nagrzewa, że po prostu tą folię, nie tą folię, tylko tą taśmę roztapia i jednocześnie ta taśma nam będzie elegancko schodzić z tej uszczelki. Tutaj
O, mam kawałek tej taśmy, która jest po usunięciu. Uszczelka w żaden sposób się nie uszkadza w tym wypadku. O, tutaj jest, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda po usunięciu ten kawałeczek. Widać, że się świeci. Tutaj troszeczkę dosłownie kleju zostaje przy tym. Można go później benzyną ekstrakcyjną odtłuścić, umyć, bo przy naklejaniu nowej taśmy wtedy będzie się dobrze trzymać. Natomiast tu jest element ten stary i no jest po prostu brudny, więc do niego nowej uszczelki nie przykleimy. Dobra, więc tak, ja odpalam lutownicę. Dobra, widać, ona się nagrzewa. Tutaj jest otwór wylotowy w tym miejscu. Także trzeba uważać, żeby się nie oparzyć, bo tam te gazy się ulatniają tamtędy. Dobra. I tak, żebyście widzieli ten termometr. Tu mamy teraz 15 stopni w pomieszczeniu. Ja sobie go przyłożę do tego, do tej końcówki. Temperatura nam rośnie. Jest ustawione na najmniejszym możliwym poziomie nagrzewanie. Temperatura jest około ponad 200 stopni, 230, no ona rośnie cały czas, ale taka temperatura jest na tym elemencie od lutownicy. I teraz wezmę w jakimś nowym miejscu, gdzie jeszcze nie było nic robione. I teraz spójrzcie, jak będzie to schodzić. Jak widzicie, uszczelka jest w żadnym stopniu nienaruszona. Ja mogę tutaj sobie dotknąć i nic się z nią nie dzieje. Wiadomo, że jeśli ktoś by dłużej przytrzymał, to mogłaby się troszeczkę przytopić, ale na tą chwilę my jedziemy sobie stopniowo, więc ta taśma schodzi elegancko. I jak widzicie, wszystko działa. Troszeczkę się kopci, wiadomo, bo ten klej też się spala na tej lutownicy. W ten sposób całość, trochę nie widać, całość nam elegancko odchodzi. Jak gdzieś nierówno, tutaj mi akurat brzegiem rant został, to sobie go poprawiam. Wszystko jedzie. Oprócz tego, nawet jak klej zostanie, to sam klej, on później też fajnie spływa, jak sobie przejedziemy jeszcze raz. Także jak widzicie, uszczelka jest jak nowa po zdjęciu tej taśmy. Mam nadzieję, że niejednemu to zaoszczędzi bólu opuszków palców i, no i czasu, bo tak jak mówię, no jak widzicie, w taki kawałek to dosłownie no mega szybko się usuwa ten klej. I jak mamy ileś tam drzwi do zrobienia, to po prostu zrobimy to szybko. No, także to jest ten cały patent, który chciałem wam pokazać. Nie ukrywam, że
Jeśli ktoś by mi chciał sprzedać patent na to, jak to zrobić, to na pewno bym z chęcią zapłacił, zanim sam to wymyśliłem. Ja informacje wam oddaję za darmo. Tak naprawdę jedyne, co jest kosztem tego wszystkiego, no to jeśli ktoś nie ma, no to musi sobie tą lutownicę zakupić. Ta akurat kosztowała coś około 120 zł. Ale są różne, więc tańsze, droższe, jak kto co woli. Do tego są tam jeszcze jakieś inne akcesoria do lutowania, do obkurczania termokurczy, więc jest ich tam kilka sztuk. Mogę wam zresztą pokazać, mam je tutaj na wierzchu też. Także tak one sobie wyglądają. Tutaj jest do obkurczenia termokurczy, taka wygięta blaszka. Ups. Oprócz tego mam jeszcze jakieś tam inne końcówki, więc wszystko w jakimś tam stopniu jest przydatne. No i co? Subskrybujcie kanał, komentujcie. Zapraszam do następnych odcinków. Cześć!